Maryla Rodowicz rok kończyła bardzo hucznie. Najpierw w TVP pojawił się głośny dokument Maryla. Tak kochałam, w którym między innymi gwiazda rozliczyła się z byłym już mężem. Potem Sylwestra spędziła w Zakopanem, gdzie była jedną z gwiazd imprezy organizowanej przez Jacka Kurskiego. Następnie przyszła wiadomość nieco gorsza. Sąd apelacyjny odrzucił jej wniosek i podtrzymał wyrok sądu okręgowego, który orzekł rozwód z winy obojga. Maryla musiała też pogodzić się z myślą, że nie dostanie alimentów od Dużyńskiego, choć żądała blisko 30 tysięcy miesięcznie. Wyrok sądu zbiegł się z wizytą Maryli w szpitalu. Gwiazda przeszła operację kolana, bo ból zaczął uniemożliwiać jej normalne funkcjonowanie. Rodowicz zapewniła, że dochodzi do siebie i zobaczymy ją w finale The Voice Senior. Niespodziewanie w środowy wieczór na profilu Maryli na Facebooku zaczęły pojawiać się dziwne wpisy. Piosenkarka zaczęła publikować zdjęcia swoich kocurów z obszerną biografią czworonogów. Fani mieli zatem okazję bliżej poznać Leszka i Kasię. Po paru godzinach Rodowicz dorzuciła biografię kolejnych kotów. Tym razem Saszę i Kazimierza. Kazimierz to najstarszy pupil Maryli, który jako jedyny pije wodę z kranu. Ja się nawet czuję jak król. Często zajmuję miejsce na kanapie obok pani i niech no który spróbuje wepchać się obok mnie, dostaje pakę. Hierarchia musi być. Zachowałem dziwną dzikość, nie lubię być brany na ręce, to takie mało męskie spoufalanie, opisuje Maryla. Potem dokupił Kasię, żebym się nie nudził, aż w końcu wylądowaliśmy w domu pani. Czuję się wyobcowany. Nie jestem pieszczochem i już pisze o nim Rodowicz. Same posty Maryli o kotach są dość niepokojące, ale dopiero podczas dyskusji z fanką Rodowicz okazało się, jak ciężko jej się teraz żyje. Gwiazda podziękowała bliskiej fans, że się nią zainteresowała i z nią porozmawiała. Dzięki za kontakt, w domu nie mam z kim pogadać, pożaliła się Maryla.